Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku na W55, gdzie będziemy sobie po raz kolejny klikać jakieś lożki codziennie. Tak naprawdę tutaj coś się dzieje, w piątek dopiero wam wrzucałem odcinek z tego wojownika, gdzie dobijaliśmy 200 poziom, teraz już mamy 214 i myślę, że jeszcze dzisiaj coś będziemy w stanie sobie poklikać. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i zostawiacie tego kciuka, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu i opisie. Zapraszam dzisiaj po raz kolejny na streamka, który będzie około godziny 18 odpalony. Pewnie odpalę tam 10 minut wcześniej, ale zaczniemy sobie o 18. No i oczywiście możecie zostawić suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Możecie pisać komentarze, jak wam idzie na W55. I tyle. Myślę, że możemy powolutku zaczynać. Mam już runki dość potężne. Poszukamy sobie na początek broni nowej, dlatego że jak widzicie mam tutaj zwykłą, bardzo fajną, no ale już brońki mi dadzą na pewno troszeczkę średnich. Oprócz tego już będę mógł znaleźć broń z runą. Jak te bronie sobie znajdywałem, zresztą jak te epiki znajdywałem, to jeszcze nawet nie miałem 1000 run, teraz już mam. Jak widzicie, moje runki w tym momencie wyglądają tak. Mam dla was pozapisywanych trochę lochów, które zrobiliśmy jeszcze przez ostatnie tam dni, powiedzmy, przez w sumie to w weekend, jak jeszcze był ten event epicki, no ale dzisiaj jeszcze sobie też te lożki poklikamy, bo mówię, jeszcze tu mam wieżę, jeszcze tu mam strefę mroku, może 13 piętro by się udało, żeby padło, no ale to jeszcze zobaczymy po wymianie tej bronki. Dobra, więc tak jak mówię, w tym momencie nasze runki wyglądają tak. Odkąd mamy zarządcę areny, trafiły mi się dwa razy skipy siedmiodniowe, więc no głównie ulepy, nie? Głównie ulepy oczywiście trzaskamy. Jak te skipy się pojawią, no to trudno, biorę, no bo nie ma wyjścia, no ale kupiec co 20 godzin jest regularnie kupowany. Jak widzicie, lewą stronę już mamy dość fajnie ulepszoną, prawą jeszcze wcale, więc no jeszcze tych ulep będzie nam, podejrzewam, że leciało fajna ilość, no ale mówię, jednak dwa razy tego skipa siedmiodniowego musiałem kupić, no i przez to mamy 125 tysięcy run, tutaj odbieram, jak mniej więcej mam tyle w ofierze, ile mam aktualnie run, to wtedy odbieram. Nie jest to, nie trzeba siedzieć tyle, myślę, że to dość fajny sposób, tak jak mówię, nie trzeba siedzieć non stop na tej grze, żeby pilnować tej areny, tylko co jakiś czas wchodzę, wydaję tą kaskę, która mi się uzbierała, no i tutaj już tak naprawdę resetowałem chyba w nocy po skipie, no i jak widzicie, dopiero uzbierałem połowę tego, także no nie jest tak źle, nie trzeba po prostu siedzieć non stop, uważam, że to jest w miarę okej taktyka, przynajmniej na początki. No i dobra, co my tu mamy jeszcze ciekawego? Możemy coś wrzucić do kibla, ale nie musimy, może to zrobię później. Na początek może poszukam po prostu tej broni, żeby zbędnie nie przedłużać. Te lożki, które mam dla was zapisane, to wam oczywiście pokażę później, na koniec odcinka. No ale na początek musimy znaleźć jakąś broń, przede wszystkim z runą, więc na inne nawet nie patrzę. O, premia do złota, tu już 3%, no ale ja będę na razie chciał premię do PD sobie znaleźć jeszcze przed awką dzisiaj, ale to tak jak mówię, myślę, że zrobimy na streamku. No a póki co ta broń z jakąś runą to jest priorytet, bo te runki naprawdę dużo dają. Tu zobaczcie, bardzo fajna runa 3%, większe jeszcze nie możemy znaleźć, 3% to jest max, no ale niestety na inteligencję, no ale okej, już możemy, tak jak mówię, coś fajnego znaleźć. O, i mamy plus 22 średnie, rozrzut górny no nie jest wybitny, ale daje nam siłę i daje nam 3%, więc chyba ją bierzemy, chyba nie ma co przedłużać, tylko po prostu bierzemy to. Odzyskujemy tutaj sobie klejnot, żeby już to mieć z głowy. No i git, nową brońkę mamy. Jeszcze pupilki wam mogę pokazać, pewnie też was ciekawi. Też tam kilka przejść wam pozapisywałem. Więc tak, jeżeli chodzi o pupile, to mamy siorba 46, mamy dzynkę 46 również, mamy ziemię 40, ogień 25, jak widzicie wszedłem już tutaj w koginiuta, tak jak mówiłem, nie będę wydawał tu, żeby szcząpa na smołkiego, bo mija się to z celem, nie jest to aż tak ważny żywioł, żeby tu nie wiadomo jak się napinać, a ten kogut będzie o wiele tańszy i też jest w miarę dobrym przejściem. Tak więc na 25 czompie i bodajże z takimi pupilami, jakie mam teraz, oprócz koguta oczywiście, udało mi się bez większych problemów pokonać właśnie go i już sobie od dwóch dni karmię. Chyba to był siódmy trener bodajże. No i jeżeli chodzi o wodę, to również zatrzymałem tego kroksa na 45 poziomie i będziemy sobie szli w siedmiornicę. Tylko że jeszcze dzisiaj wieczorem złapę tego ślibuna, jutro złapę sobie tego słonia w ciągu dnia i dopiero tą siedmiornicę będę klikał. Zawsze to tam więcej po prostu procent, nie? Zawsze mniej grzybów pójdzie na przeklikanie. Nie ma co, wiadomo, być jakimś rozrzutnym. Tak więc tak nasze pupilki w tym momencie wyglądają.
Jeżeli chodzi o twierdzę, no to budują nam się kwatery na 10, twierdzę mamy 11, bardzo zepsułem, dwa razy w sumie zapomniałem skipnąć twierdzę w sobotę i w niedzielę, żeby już stanęła mi ta 11, żeby mieć lepsze paczki, więc no tymi surkami póki co jest lipa, strasznie to skopałem szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że był ten event twierdzy, no ale trudno, robiłem to z wami na live'ie, tutaj awka, tu to, tu tamto i pozapominałem o niektórych rzeczach, no ale jak się tak wiecie, chcę zrobić kilka rzeczy naraz, to tak wygląda, no i teraz jeżeli chodzi o podziemia, no to jak widzicie mamy wszystko tutaj z tych głównych budynków na poziomie 8 i teraz już nic nie buduję na razie, bo sobie odkładam duszę, żeby serce na 9 postawić, no bo jednak to jest najważniejsze. To tak w skrócie, dobra, to wam pokazałem, co was mogło ciekawić, a rękę wam pokazałem, więc chyba lecimy do tych lochów, żeby w końcu coś zrobić, dlatego że ostatnio zarzucaliście mi pod piątkowym odcinkiem właśnie z tego serwera, no właśnie, tu jeżeli chodzi o to, to nam będzie bardzo łatwo padało. No i okej, zobaczcie, że mamy bardzo, bardzo fajną do wymiany, plus 32, ten o, a ten nam daje plus 35, czemu ja go nie wymieniłem? To też w sumie ciekawostka. No ale dobra, bierzemy to jak najbardziej, robimy sobie tutaj miejsce na klejnot, to możemy od razu wrzucić do toalety, bo i tak odzyskamy klejnot, więc już będziemy mieli dzisiaj kibel z głowy. No i okej, można powiedzieć, że sytuacja win-win, oprócz tego mamy runkę. Ja tu mam trochę golda, jak widzicie, widzicie dokładnie, wszystko widzicie, bo ja nie na streamie to mam taki baner, że nie widać golda, ale na nagrywaniu tego nie ma. I tu od razu sobie wymienię tą runkę, żeby mieć te punkty życia, już powoli również to będzie trzeba niestety sobie ogarniać. Nie lubię strasznie tych początków z tymi runami, bo to jest takie pierdzielenie, zamienianie tych run i tak dalej, no ale niestety jest jak jest. Dobra, właśnie, wracając do tego, co pisaliście mi, że na streamach zrobiłem to wielkie przebieranie w piątek i tak dalej, a na odcinku było zaledwie podsumowanie. Kilka osób mi zarzucało, że coś takiego zrobiłem, że niepotrzebnie mogłem to zrobić na odcinku albo coś. Troszeczkę tego nie rozumiem szczerze, bo to wszystko i tak jest dostępne na Twitchu. Więc tak czy siak możecie sobie po prostu wbić i obejrzeć to przebieranie, kto chciał. No ale z drugiej strony rozumiem, że faktycznie może niepotrzebnie. Ja jednak uważam, że kanał na YouTubie traktuję go jako takie główne źródło, powiedzmy, mojego kontentu i tak dalej, więc trochę faktycznie niepotrzebnie zrobiłem, że kosztem właśnie kanału na Twitchu coś tam ogarnąłem. I może faktycznie mieliście rację, mimo że wam nagrałem, myślę, że dość fajne podsumowanie, pokazałem, co się zmieniło. No i tak czy siak nie robiłem tego sam dla siebie, nie wiem, bez żadnego nagrywania w zamkniętym pokoju czy coś, tylko po prostu robiłem to na Twitchu, więc i tak mogliście to oglądać albo sobie zapis obejrzeć. No ale okej, powiedzmy, że po części to rozumiem, dlatego też teraz nie planuję w ogóle sobie, a to jest na wszystkie cechy, no to nie ma sensu, od razu to rozmontujemy. Teraz nie planuję czegoś takiego robić. Po pierwsze, na Twitchu będę raczej starał się robić takie rzeczy codzienne, czyli tam jakaś awka, jakieś takie pierdoły, jak na przykład dzisiaj szukanie tych runek tutaj na expa, żeby już je mieć, bo w ogóle jeszcze nie mam stojaka, stojak już mogę mieć, więc dzisiaj go sobie też poszukamy zaraz. No a jeżeli chodzi o takie ciekawsze rzeczy, to będę się to starał robić na odcinkach, ale jeszcze ciekawostka, udało mi się ogarnąć coś takiego, że mogę teraz, bo największym problemem na Twitchu jest to, że jest song request, tam możecie dodać do tego song requesta nutki, no i niestety wygląda to tak, że po prostu ja potem, jak chciałbym wrzucić taki zapis na YouTube'a, to mam bardzo dużo roszczeń, wiecie, prawa autorskie i tak dalej od tych nutek i po prostu nie dość, że zarabianie to tam pół biedy, bo i tak takiego dwugodzinnego zapisu mało kto pewnie będzie oglądał, ale chodzi o to, że niektóre roszczenia są takie, że nawet nie mogę tego filmu zrobić jako publiczny, więc go po prostu nie możecie zobaczyć. Co za tym idzie, ogarnąłem to teraz tak, żeby mieć różne ścieżki dźwiękowe i podczas, jak będziemy robić na streamie coś ciekawego, to ja jednocześnie odpalam nagrywanie w OBS-ie i wy na nagraniu nie słyszycie przeglądarki, słyszycie tylko muzyczkę w tle, ta co teraz leci, i słyszycie oczywiście grę. Natomiast na streamie normalnie słychać przeglądarkę, normalnie słychać właśnie te tam nutki, które wrzucacie do song requesta. Uważam, że to będzie spoko, uważam, że fajnie coś takiego ogarnąłem, no bo dzięki temu teraz zapisy będę mógł wam również wrzucać na YouTube'a. Jak na przykład będzie takie, nie wiem, 2,5 godziny czy nawet 3 tego, co tam się działo właśnie w piątek na tym weekendzie epickim, na tym wojowniku, no to teraz bez problemu będę mógł to wrzucić po prostu, tak jak mówię, na YouTube'a. Dobra, więc tyle, więc to sobie ogarnąłem, także teraz myślę, że nikt nie będzie, okej, tu jeszcze nie mamy trinketu, mam nadzieję, że nikt nie będzie poszkodowany przez to. Okej, zamknęliśmy sobie, jak widzicie, tego kopalnię Glory. Póki co, może zaraz poszukamy klucza, jeszcze zobaczę.
bo on powinien w miarę szybko wylecieć. Aha, wymieniłem w ogóle tą broń, więc teraz może sobie spróbujemy ten portal machnąć. Jak widzicie, dwa portale już tu mam z głowy. Teraz zaczynamy trzeci, z tym, że obydwa kończyłem na około 5, tam od 5 do 10%. No i niestety musiałem kolejny dzień, kolejną próbę w portalu poświęcić tylko na to, żeby po prostu ten portal dobić, więc to akurat nie była jakaś super opcja. No ale co zrobić, tak trzeba było. Jestem przyzwyczajony, że te pierwsze portale padają codziennie kolejny, no ale niestety jesteśmy wojownikiem, więc no nie idzie to tak wcale super. Ale dobra, może nie będziemy, no i właśnie, no to jest to, o czym mówię. I znowu jutro zmarnujemy, żeby te 6% sobie dobić. No ale trudno, no niby już mamy tutaj runkę, niby mamy lepszą broń, a nie, wcale to nie poszło tak fajnie. Dobra, teraz możemy jeszcze tą wieżę, bo dlatego, że troszkę golda z niej dostaniemy. Mamy premię do PD, możemy rozmontować. W sumie to już mi się kończy to rozmontowanie, chociaż tą wieżę też w niedzielę na streamie pocisnąłem. Zobaczcie, że ładnie to pada póki co. Oni oczywiście tutaj nie są, o, punkty życia, to możemy podmienić w sumie. Oni tu nie są ubrani w gemy ani nic, no ale to będę musiał powolutku ogarniać, dlatego że skip gemu obecnie kosztuje chyba, nie wiem, z 50 grzybów albo coś takiego, czy tam 48, także po prostu za dużo, nie ma totalnie sensu tego robić. Tu możemy podmienić, tu już chyba ostatnie rozmontowanie, dokładnie. No i w tym momencie będziemy sobie musieli no już te itemki ewentualnie zostawiać albo nie wiem, no gdzieś tam wrzucać. Dobrze by było, tak jak mówię, ten stojak ogarnąć, bo to jest dodatkowe miejsce w ekwipunku, ale to zaraz spróbujemy. Jeszcze może ta wieża nam wypadła. Alicja w krainie marów. Taka delikatna przeróbka. Kto to w ogóle jest? To jest mag. No właśnie, z magami tutaj nie jest tak łatwo, no ale udało nam się, mamy jakieś rękawice znowu dla Kunegundy. Na 3 staty jak najbardziej bierzemy i te bierzemy sobie tu. Czy ja coś tu jeszcze mam? To już było w toalecie, to sobie mogę na później. Natomiast cała reszta jest jeszcze ewentualnie do kibelka. Kibelek dopiero jutro będzie miał, czwartą aurę, dokładnie. No ale okej, lecimy dalej. No tej wieży na pewno warto ją cisnąć, no bo wiadomo, każda pokonana wieża to jest 1% golda więcej zawki. Tak więc tu zdecydowanie tą wieżyczkę sobie dobrze, że pociśniemy, mam nadzieję. Więc po prostu zapraszam. Streamki, no już mówiłem, są prawie codziennie. Jak ma nie być streama, to nie ma go po prostu w harmonogramie tam na Twitchu. Tam na dole macie taki harmonogram. Tak więc lepiej po prostu zapraszam, no możecie sobie wbić i tyle. Okej, nie mam już tu z miejsca za bardzo. No i teraz się niestety pojawia problem, ile mi to daje wszystko, to jest dość słabe, tak szczerze. W sumie to jeszcze mógłbym wrzucić, o, tylko że to jest na zręczność, a my tu mamy inteligencję, no to chyba dość średnia podmianka, tak szczerze. A czy mamy jeszcze jakieś zwykłe itemy? Nie, z tego co widzę, chociaż no ten możemy wrzucić, a ten sobie możemy wywalić na razie. Okej, no będę musiał sprzedać, trudno, to jest marnotrawstwo kryształów, no ale co ja mogę poradzić? Okej, kolejny nam padł, znowu coś dla zwiadowcy. Zobaczcie, jak ta Kunegunda w ogóle, ile tutaj rzeczy do niej leci, co ciekawe, no ale dobra. Mamy teraz kogo? Strutą Królewnę, no ale również padła i znowu mamy hełmik dla zwiadowcy. No to jest właśnie to, ten jest z dziurą, więc myślę, że sobie na spokojnie weźmiemy. No i okej, dobrze by było teraz znowu coś sprzedać i chyba szukam tego stojaka, wiecie, bo już go nie mam od paru dni, a nawet sobie wrzucimy jakieś takie, wiecie, itemki, które są ogólne, że tak powiem, i po prostu im podmienimy runki. Myślę, że to nie będzie wcale takie głupie. Dobra, to możemy zrobić tak. No i okej, okay. A może jeszcze jakieś, w sumie jakieś tornadko, może jeszcze jakieś levele byśmy wbili, to też w sumie będzie dobre, bo może jakaś kolejna broń by nam fajna poleciała. No przymierzam się do tego 13 piętra, nie? Bo ono nam da chyba 3 levele albo coś koło tego, no ale raczej to nie będzie takie proste, żeby to 13 piętro pokonać, bo od razu wam powiem, że sprawdzałem przed streamem jeszcze oczywiście na starej broni i tak dalej, no i to 13 piętro miałem na nie 0,03%, także no szału nie. Nie ma, dobra, tu musimy tak sprzedać niestety. No ale co zrobić? Mamy zaledwie 140 tornadko. To możemy wrzucić do kociołka, więc git. Aha, drugi zwój też się pojawił. To już nie wiem kiedy, chyba w niedzielę. W każdym razie jakiś czas temu. No i jak widzicie, jest to zwój, żeby dostać dodatkowe PD z misji. Więc to jak najbardziej git, mi się to osobiście podoba.
No bo wie, a i tu w ogóle rękawic nie zaczarowałem, reszta ma zaczarowane, okej. No to wiadomo, przydatne, nie? Te rękawice też są w miarę git, tak więc jakoś to tam idzie. Dobra, zobaczmy to tornado. No tornado myślałem też, że nam pójdzie, bo już tu nie klikałem jakiś czas, a zobaczcie, że wcale strasznie powoli to wszystko na tym wojowniku niestety nam idzie. Jeszcze topkę wam pokażę, bo też topki już od piątku nie pokazywałem na kanale. Kilku wojowników przycisnęło, w sumie to jeden, widziałem, że tam ma 220 plus level, także ładnie sobie pocisnął. Tepakat ma mniej więcej taki jak my, więc no tam akurat nie ma problemu. No ale jak widzicie, dobra, no znowu jakiś niestety, no muszę to sprzedać, trudno, bo niestety to sobie wolę do kibelka wrzucić, więc no w dalszym ciągu troszkę na tym epiku, tak jak mówię, pocisnęli ci wojownicy, ale nie ma tam jakiś nie wiadomo jak do przodu ich, tylko no mówię, jeden chyba Bolwerk, on jest w Azylum, on tam ma chyba 223 albo 224, coś takiego. Okej, teraz był zwiad, jeżeli chodzi o... To tornadko również nam padło, ten też padł, no może jeszcze z jeden level wbijemy tym tornadem, teraz mamy znowu zwiada, on powinien paść i raczej na kolejnym się znowu zatrzymamy wojowniku, teraz mamy maga, więc padnie chyba też, no tak to wygląda, że jeżeli chodzi o tornado, dokładnie 216 level, jeżeli chodzi o tornado, to wojownicy są największymi blokami, no ale właśnie, ja tutaj też w podstawie mam troszkę mało HP względem siły, nie wiem czemu tą siłę tak odciągnąłem bardzo od tego HP, więc teraz troszkę wrzucimy, bo jak widzicie gold, sporo zarobiliśmy, czy to z itemków z tornada, czy to właśnie z tej wieży, tak więc warto jest sobie zużyć i oczywiście trochę zostawię, jakbyśmy tam musieli coś kupować czy coś, no ale mimo wszystko bardzo dużo tych statystyk mogę wrzucić, jak sami widzicie mamy 11 milionów, 10 teraz, no a to HP nam bardzo, bardzo rośnie, może jakieś, tak jak mówię, przymierzenie w końcu pod to 13 piętro, bo to by nam dało fajny, fajny level, tylko właśnie, zaraz zobaczę. Może dobijemy do tego 1500, żeby już było porówno. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz mamy 5. Ok, jest po 1500, trochę golda nam zostało. I dobra, po pierwsze szukamy ewentualnie jakiejś broni z lepszym rozrzutem, chociaż to już się nie będę napinał. No i po drugie szukamy też stojaka, którego już od kilku dni... O, już mamy stojak, ok, to nie było tematu. Zakładamy go sobie, pyk, no i dobra, i stojaczek już jest. To możemy wrzucić na stojak jak najbardziej. To myślę, że możemy wrzucić. Tarcze możemy wrzucić, właśnie, no troszkę nam się tutaj miejsca zrobi, broni żadnej nie mam w tym momencie i co jeszcze? No powiedzmy, że chociaż nie, rękawice to ja będę chciał jakieś z runą. Aha, i buty mogę wrzucić, dlatego że mówię, no już na stojaku będę sobie premię do expa chciał ogarnąć dzisiaj na streamku, więc to tam, no później po prostu. Dobra, plus 8 te bronie, ta niestety nam nie daje żadnej runy, no ale jakby jakiś, na rozrzuty też muszę patrzeć, nawet na zwykłych broniach, tu jest 598, czyli podobny, jakby się trafił jakiś, wiecie, 620 albo coś takiego, chociaż tu nie widzę póki co, no ale o, 600, zobaczcie, no i to jest właśnie to, o czym mówię, 653, czyli jest potencjał na taki duży rozrzut, więc okej, możemy trochę poszukać, troszkę najwyżej będzie dłuższy odcinek, no ale chcę wam trochę wynagrodzić to, że właśnie ostatnio mieliście zaledwie tylko i wyłącznie podsumowanie, tylko no teraz właśnie znaleźć na siłę broń z runką 3% albo nawet 2, no to tam generalnie z runą i jeszcze z takim rozrzutem, to może nie być wcale takie proste, ale poszukamy, zobaczymy, może by się udało. 632, taki również bym przytulił, no ale niestety tu zaledwie 475, także nie ma co. Tu mamy 497, 510 bez runy, w sumie bez runy to nawet nie sprawdzam. O i zobaczcie, plus 10 średnie, 650 runka, tylko że na szczęście. No niestety, ale jest potencjał, troszkę porolujemy, poszukamy. Tu mamy znowu na szczęście. Tutaj mamy na zręczność niestety 640, ale na dwie staty. No mówię, to jest ciężko, zwłaszcza, że nie mamy weekendu epickiego. Przydałby się kolejny, szczerze mówiąc, jak już teraz mamy te runki, fajnie by to było wszystko poogarniać. No ale co ja mogę zrobić? Musimy póki co się posiłkować tylko i wyłącznie zwykłymi itemami. Jak ten wojownik pierwszy padnie w tym 13 piętrze, to i może kolejny by padł, może jakiś epik by wyleciał ciekawy, no coś by się podziało. To piekło domknąłem też, jak widzicie, mam to dla was zapisane, oczywiście pokażę wam, jak tu wyglądało. A, tu mamy 589, no ale nie, to jest na HP i słabszy. Chcę koniecznie na tą siłę, no bo się przymierzamy pod wojownika, nie? Więc tutaj lepiej na siłę. No a jednak z tymi gemami też już nie mam jakiejś tam dużej puli do popisu, powiedzmy. Okej, tu żadnej broni nie ma, tu coś 450 zaledwie. Boże, ja tej broni to mogę szukać i szukać, tak szczerze.
I ona nam nie będzie chciała wylecieć, no ale dobra, zobaczymy. Teraz żadnej broni, bez runki, już tak odruchowo sprawdzam, ale oczywiście omijamy te bez runy, bo nie ma sensu. Tu coś mamy 607, no to też nie jest wybitne, no ale zresztą nawet nie było ciekawe, jeżeli chodzi o statystyki, tutaj tak samo. No i co? No minus 4 siły plus 6, rozrzut praktycznie taki sam, więc nie ma sensu podmieniać w ogóle. Widzicie, jak się trafiło na siłkę, to znowu rozrzut lipny i średnie lipne. O, i patrzcie, mamy od razu, no to jak najbardziej możemy podmienić. Dlaczego by nie? Tu sobie od razu odzyskam klej. No troszkę pancerza, o Boże, my mamy pancerza bardzo mało. Nie zwróciłem uwagi na to, to ja nie powinienem tego robić tak szczerze. Bo na tego wojownika no pancerz nam będzie bardzo potrzebny, a my nawet nie mamy 50%, jeszcze tutaj straciłem na tej klacie. No ale okej, trudno, trochę statystyk zyskaliśmy, zobaczymy, jak już będę tak finalnie przebrany i finalnie będę miał ogarnięte co i jak, to po prostu sprawdzimy sobie procenty i wtedy nam pokażę, jak to tu wyglądało. Tutaj teraz będę szukał na punkty życia jeszcze czegoś, żeby po prostu sobie wsadzić do tej klaty, bo to wiadomo, że się przyda. Premia do PD, ulepszona jakość przedmiotu, to nieważne, i te brońki muszę nie zapominać sprawdzać też, no ale punkty życia to powinny nam szybko wypaść, tak szczerze. O, i są punkty życia, dobra, git, od razu zamieniamy. No to jest również ta przewaga, że teraz nam epiki lecą właśnie z runami, to co już mówiłem. Okej, to możemy sprzedać, no i dobra, i zostaje nam znowu szukać tylko i wyłącznie brońki. Już mamy 20 minut, no ale trudno, najwyżej będzie dłuższy. 604 rozrzut, plus 10, siła plus 1, no nie, no ja bym chciał tak z 620, 630, coś takiego, bo jest to do zrobienia, jak sami widzieliście, więc no nie ma sensu podmieniać na prawie taką samą broń, no nie? Lepiej sobie na o wiele lepszą. No tu znowu mamy, ale rozrzut jest tragiczny na samą siłkę. Tutaj mamy, no i rozrzut tragiczny znowu. Kurde, dużo broni na samą siłę zaczęło lecieć, no ale znowu rozrzucik jest tragiczny przy większości. O, i zobaczcie, no nie ma runy, ale kurde, no 650, coś takiego by mogło polecieć. Tu znowu bez runy. Jak to tu wygląda? 470 to też nie ma co. Okej, no co, rolujemy, nie ma co się zastanawiać, tylko może tutaj niestety też nie. Oj, no co ja mogę wam powiedzieć, tak to wyszło, zaraz obejrzymy te walki, które tam zrobiłem do końca. Esteros oczywiście też odblokowałem, jak widzieliśmy ten 200 poziom, pierwszych dwóch w Esterosie również tam padło bardzo, bardzo szybko, no bo to standardowo, pierwszych dwóch zawsze tak pada, znowu na samą siłę, no ale lipa. No to też od razu zrobiłem, nie? No bo jednak więc lepiej tutaj mieć jak największy level, zanim dalej tą mawkę będziemy robić. Kurde, i na wytrzymałość, no ale fajny rozrzut, jakby dorzucić, może wiecie co, ja poszukam teraz tego klucza, tak jak wam mówiłem, no i jest od razu klucz, dobra, no to nie było tematu. Okej, no to może sobie jeszcze klikniemy, tu mamy jakąś brońkę dla zwiadowcy, od razu sprawdzimy, bo ona również będzie z runą, chociaż my tu mamy z runą, ale 2%, no wymienimy, dlaczego by nie, to i tak jest takie po łebkach robione, żeby tylko było, wymienimy sobie cyk, no i dobra, lecimy dalej. Może jeszcze trochę poklikamy, może by nam jakaś wyleciała broń, fajnie by było z tego lochu. Chociaż no szansa na to jest mierna, ale zobaczymy. Mamy Mariusza. Okej, tu już jak najbardziej możemy podmienić i chyba jakieś osiągnięcie powinniśmy dostać, jak dokładnie. Teraz nam zlagowało, jak pachołki są ubrane w same itemki epickie. Oczywiście ładuje się grzybek, no ale trudno. Tu możemy zrobić miejsce na klejnot, żeby tego kryształu nie zmarnować, tylko od razu wrzucić. No i tu mamy coś na punkty życia, ale raczej nie przyda nam się to w tym momencie. Lecimy dalej. Wbijamy może ten 217, bo te lożki na początek będą łatwo padać. Dokładnie, teraz mamy jakąś klatę. No i właśnie to jest to, o czym mówię, plus 1100 pancerza. No ten pancerz w naszej klacie jest tragiczny i generalnie sporo widzę, że mamy tych tragicznych itemów z pancerzem, no ale trudno, lecimy dalej. O, tamten nam padł, wbiliśmy 217 level, ale zlagowało. No i teraz mamy posępnego wilka, który również padł. Okej, łatwo to idzie dość. Teraz mamy rękawice z dziurą, ale nie ma co. No i mamy coś dla zwiada, chyba też się za bardzo nie przyda, dokładnie, więc lecimy dalej. Teraz jest rozbójnik, on chyba też nam padnie, tak szczerze, dokładnie. Mamy jakąś czapeczkę plus 5, bez dziury, no to nie ma co. I co ja jeszcze bym tutaj mógł wrzucić? Może sobie wrzucę, chociaż nie, czekajcie, przecież ja mam klatę z runą, to mogę wrzucić, żeby już była. No i na razie chyba tyle, reszty z runą niestety nie mam. Lecimy dalej, może się uda znowu zamknąć te ruiny Gnarki,
i może jakiś jeszcze level wbijemy. Ten 218 byłoby na pewno miło. No a jeżeli nie, teraz tą poczwarę, chyba ta poczwara to był taki blok, jeden z większych. No te lożki, jeżeli chodzi o strefę mroku, początek to raczej jeden po drugim powinniśmy zamykać, mimo że już możemy dostać klucz kolejnym. Bo jak mamy 6 na 10 w poprzednim lochu, to już może nam wylecieć do kolejnego. To jednak mimo wszystko lepiej to po kolei zamykać, bo... dobra, tu się kopię, bo no poziom trudności tych przeciwników, wiecie, jest taki w miarę... Dobra, udało się. W miarę jeden po drugim po prostu. Rozumiecie, o co chodzi. Tu możemy ręce założyć jak najbardziej. Że nie ma co wybiegać w przód, bo jeżeli tego nie pokonaliśmy, to raczej kolejnego również nie pokonamy w kolejnym lochu. Wiadomo, są wyjątki i mówię tutaj tylko o początkach, bo w lejcie wiadomo, jak to wygląda. No ale mimo wszystko lepiej po prostu by było te ruinki najpierw zamknąć. Tego może przycisnę, bo to jest wojownik, to raczej z nim problemów być nie powinno większych i zostanie nam boss w tych ruinach Gnark. Wojownika, no mówię, Kunegunda go tu powinna dokładnie kliknąć, więc się udało. Mamy coś dla zwiadowcy, tylko pytanie co? Z dziurą, no ale na wszystkie staty. Poczekajcie, co mi tu daje najmniej kryształu? To jest dla maga, dobra, powiedzmy, że to na razie niech będzie w ten sposób i lecimy dalej. No i ostatni to jest również wojownik, chyba go też uda nam się przeklikać, może Kunegunda nam pomoże i dzięki temu wbijemy 218 poziom, no i wrócimy do szukania tej broni, nie? Jeszcze tu trochę tych średnich może wycisnę, może coś się uda jeszcze lepszego, tam było 480 tylko HP, 480 tysięcy z 22 milionów mu zostało. Szkoda, szkoda, no ale trudno. Lecimy dalej. Może tego herszta jeszcze by się udało nam kliknąć. No to jest wiadomo, jak nam tu bloki siądą i uniki, to raczej bez problemu. No najgorszym blokiem raczej w tej strefie mroku są jacyś magowie. Tutaj magów dokładnie bardzo nie spotkaliśmy na naszej drodze, więc jakoś to poszło, ale już opór stawiają większy, więc nie ma, szczerze mówiąc, co już klikać, zwłaszcza że nam ten level dobili. Dobra, co tutaj mamy? Coś dla zwiada, 796, 777, no to tą czapkę zdecydowanie, to wszystko sobie jutro rozmontuję, ale na razie niech będzie w ten sposób. Tu już mamy pierwsze trzy lochy zamknięte, mamy 218 level na tym wojowniku i dobra, wracamy do szukania broni. Myślę, czy coś tu jeszcze jestem w stanie, no ale nie bardzo, może jeszcze tą wieżę troszkę, zaraz zobaczymy, ale mówię, no na razie koniecznie szukam tej broni. Mam nadzieję, że te dwa levele, które wbiliśmy, troszeczkę nam pomogły, żeby ten rozrzut jakiś jeszcze lepszy dostać. Okej, coś tu mamy, zręczność, tutaj mamy zręczność szczęście i tu znowu siła i znowu tragiczny rozrzut. Tu mamy, no 620 już bym wziął, jakby to było na samą siłę, no ale niestety tak dobrze nie ma. Tu mamy 515, to słabiutko, tu nie ma nawet runy, tu nie ma runy, okej, tu coś mamy, 593, no tragedia, tutaj tragedia, Boże, ale to jest męczące, nie? Nieraz tej broni to można rolować i rolować i się nie znajdzie, a nieraz dosłownie kilka roli i już będzie idealna. Niestety tak to wygląda, 586, tutaj mamy 517, no ale lipa, 463, 584, tragedia póki co, 468, nie dość, że 536, chyba ten wygląd broni też wpływa na rozrzuty, nie? W sensie mogę się mylić, ale wydaje mi się, że niektóre bronie mają po prostu większy rozrzut wyglądu, a niektóre mają mniejszy, takie mam wrażenie, chyba że to takie złudzenie optyczne, powiedzmy, nie jestem przekonany. Nie, no ale to już mniejsza z tym. Okej, tu coś mamy, 608 plus 10 plus 4. Dobra, biorę to, bo byśmy tu szukali do jutra, nie ma sensu, nie ma co przedłużać odcinka, robimy to cyk i okej, teraz sprawdzam procenty, jak to wygląda na tym naszym wojowniku. Czekajcie, o Boże, nie to włączam, SF Toolsa bym chciał włączyć w tym momencie. Sprawdzamy procenty na ten log, jeżeli by było, nie wiem, no 0,50%, to troszkę poklikamy, a jeżeli nie, no to chyba nie ma sensu, szczerze mówiąc, bo mimo wszystko raczej nie będzie on taki prosty do pokonania. No to jest to, że cyrk grozy i piekło robimy bardzo szybko, możemy to zrobić praktycznie na raz, no a 13 piętro, jak już się zaczyna, to zaczynają się również problemy i wcale to nie idzie tak szybko, zwłaszcza jak gramy właśnie na wojowniku, który jednak w tych lochach nie jest jakimś mistrzem. No ale trochę się wzmocniliśmy, jakieś levely wbiliśmy, broń nowa, runka jest i tak dalej. Zobaczmy, no ten pancerz najbardziej boli, no ale to już do kolejnego weekendu epickiego będzie ciężko, żeby cokolwiek z tym zrobić. 0,24% mamy na niego, a na wieżę mamy 2,5. Dobra, to może jeszcze tą wieżę poklikam.
jeszcze troszkę, może nam się uda jeszcze kilka pięter tutaj wbić, zawsze to troszkę golda by nam wpadło i poklikamy go, jakieś tam sportowe 100 grzybków, sportowe 150, no z doświadczenia wiem, że mniejsze procenty mi łatwiej padają niż te większe, niestety tak to działa bardzo często, także może jakaś magia na odcinku wjedzie czy coś i uda nam się tego bossa właśnie w tym 13 piętrze pokonać, chociaż no mówię, to nie będzie wcale takie proste, no ale co, no wzmocniliśmy się, zamknąłem to piekło, nie wiem kiedy, zaraz wam pokażę tu na poczcie, ale zamknąłem to piekło, nie udało się, kurde, no właśnie o tym mówię, 2,5% i zobaczcie jak to wygląda, czy ja mam w ogóle wszystko zaczarowane, jeszcze zerknę, bo coś tam dokładnie, a nie, to sto jak jest, to nie, to wszystko mam zaczarowane. Tak jak mówiłem, myślałem, że coś tam jeszcze wymieniałem, a rękawic akurat nie. No i zobaczmy, czy on w ogóle tutaj padnie, bo jeżeli tak no, długo będzie nam schodzić, żeby go pokonać, to chyba mija się to z delikatnie mówiąc z celem, żeby przeklikiwać tak na hama. Wiadomo, no ja to kopę regularnie gemy, coś tam co chwilę pada, jakieś tam itemki nowe i tak dalej. No i wtedy sobie na spokojnie tego, tą wieżę będziemy dalej klikać, tą strefę mroku i tak dalej, no ale żeby to wszystkim założyć gemy i tak dalej, to by oczywiście o wiele łatwiej poszło, ale mówię, jest to bardzo, bardzo kosztowne, no a teraz jeszcze co 20 godzin te 200 grzybów idzie na rękę, to jest niestety ból, no ale okej, jeszcze nam się udało go pokonać, mamy coś na inteligencję, plus 34, więc jak najbardziej bierzemy, no i musimy to niestety no po prostu wyrzucić, można powiedzieć oddać za darmo, no i okej, teraz mamy kogo, teraz mamy zwiadowcę jakiegoś, więc może też by się jeszcze ją udało kliknąć, jeżeli nie to trudne, ale jakieś mówię sportowe, no tam 400 tysięcy zaledwie, sportowe 100 grzybków na nią. Zobaczymy, może by się udało, 417 znowu, no to jest to, niestety tu już wchodzi jeszcze większe RNG, bo oprócz nas jeszcze walczą nasze pachołki, więc z tym jest niestety problem, no ale dobra, zobaczymy, może ta jak ona się nazywa? Amnezja Rubliowka, to jest jakieś coś tam ruskie czy coś takiego, no ale nieistotne, nie będziemy w takie tematy wchodzić, tylko po prostu zobaczymy, czy się uda. No raczej myślałem, że się tu na jakimś magu zablokujemy, ale sporo tych wież dzisiaj zrobiliśmy tak czy siak, to troszkę tego golda wpadło i troszkę jeszcze tych procentów również. Dobra, jeszcze 20 grzybków. Wy nie widzicie grzybów, ale musicie uwierzyć na słowo, że to było sportowe 100 grzybów, jak padnie to nie, a jak w sensie jak padnie to padnie, jak nie to nie, to tam jutro zrobimy portal, złapiemy znowu jakieś pety. O i padło, dosłownie 2 grzyby zostały. No ale okej, lecimy dalej. Tu mamy punkty życia, więc nie wiem, wymieniam, daje zaledwie plus 5, tutaj nie ma sensu, tu możemy w sumie wrzucić na ten nasz stojak akurat to, tu daje nam plus 6, no to nie, to wrzucimy na stojak i tak jak mówię, wszystko jest z runami, więc premię do PD na spokojnie powrzucamy. Dobra, co teraz mamy? Teraz mamy wojownika, który padł za pierwszą próbą, super, jakieś rękawice dla Kunegundy, jak najbardziej możemy podmienić, bo mają od razu dziurę i są troszeczkę lepsze, zaczarujemy, tu możemy to sprzedać, no i dobra, lecimy dalej, zobaczmy czy jeszcze tą wieżę, może 40 by nam się udało kliknąć, teraz mamy znowu jakiegoś wojka, no to dobra, znowu sporto jest to grzybów. Jak będziemy mieli maga, to już robię pas, ale póki mamy tych wojków, to jeszcze myślę, że jakieś siła uników, siła bloków i jeszcze by się udało, dokładnie. To nam padło, mamy jakieś buciki, plus 27. Jak najbardziej bierzemy, tutaj mi daje mało kryształów, więc wyrzucam, to jest marnotrawstwo, nie powinno się tak robić, no ale trudno, okej, mamy kolejnego woja, no dużo tych wojowników tu jest i dokładnie, znowu szybko nam padł, ale to jest git, troszkę jeszcze nafarmimy tego golda, tu możemy wymienić runy, żeby były te punkty życia już, bo to się przyda, 418 kryształów, więc nie ma co, lecimy dalej. Piaskowy dziad, to jest mag, no ale pierwsza próba obiecująca, więc może by się udało tego piaskowego dziada kliknąć, a jeżeli nie, w sumie to może procenty po prostu sprawdzę, doładuję tutaj sobie tej siłki, żeby już mieć, wydać tego golda, żeby znowu zostawić tak z 5 milionów powiedzmy, okej, niech będzie, no powiedzmy coś koło tego, teraz sobie ciśniemy ten symulator lochów, jeszcze raz się tu zaloguję, jeszcze raz sprawdzę procenty, no i sportowe chyba 100 grzybów na właśnie tego nieszczęsnego, na to nieszczęsne 13 piętro i będziemy oglądać lożki i kończyć, bo mamy już ponad pół godziny odcinka, bardzo, bardzo długo, no ale i tak 0,76, no to nie ma co, a na tego mamy 0,76,
0,26, no to zobaczymy. Co ciekawe tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te lochy, tak jak mówię, mam tu dla Was sporo rzeczy pozapisywanych. Aha, i lustro też ukończyłem, tą topkę Wam jeszcze muszę pokazać, no bardzo dużo rzeczy, ale się tu skupiłem głównie na lochach. Tu macie, jak widzicie, ten Esteros, tu mamy ten portal do piekieł, tu mamy tego wodza Minecraft pozapisywanego. No ale co ciekawe, na adwokata diabła miałem chyba, nie wiem, niecałe 2% i wydałem na niego no sporo, ze 150 grzybów, na Belzebosa miałem jakieś 0,50, 0,60 czy coś takiego, wydałem około 4 grzyby i tak mam bardzo często, nie wiem z czego to wynika, ale bardzo często mam tak, że jak mam na coś małe procenciki, no to szybciej mi pada, aniżeli jak mam na coś właśnie takie większe. Zresztą no widzieliście, ta wieża pierwsza tam, co później po przerwie klikaliśmy, 2,5%, a troszkę na nią grzyba poszło. No zobaczmy, jak tutaj z tym lichem piekielnym. No on jest ciężki, tak jak mówię. No jak już tutaj piekło zamkniemy, to ten progres zdecydowanie zwalnia. Chociaż i tak, no jak jesteśmy jakimś, wiadomo, berkiem czy tam zwiadowcą, to raczej to i tak idzie jeszcze w miarę sprawnie tych pierwszych przeciwników, no ale tutaj wojem nie jest wcale tak kolorowo. Dobra, muszę pamiętać tą topkę Wam pokazać koniecznie. Myślę, czy coś jeszcze. Lustro ukończyłem, też Wam tam zapisałem dokładnie kiedy misję, żeby Wam pokazać. Zrobiłem to wczoraj dopiero, więc no troszkę bez tego lustra się niestety musiałem tutaj męczyć, no ale grunt, że mamy już to zrobione. No i co? I w zasadzie chyba tyle, nie? Jeżeli chodzi o takie ciekawsze rzeczy, to raczej więcej, chociaż wiecie co, jak zmieniłem tą broń i trochę rzeczy, może jeszcze by to tornado padło, zatrzymaliśmy się dokładnie na zwiadowcy, więc jeszcze może jakiegoś golda byśmy pofarmili, no bardzo bym chciał, bo wydaje mi się, że jak ten padnie, to i kolejny padnie, kolejny to jest chyba mag, na zawsze to jest kilka ładnych leveli tak naprawdę do przodu, nie? Więc dobrze by to było zrobić, no ale jeżeli by się nie udało, to trudno. Teraz mamy kogo? Okej, teraz mamy Woja, no to tu już możemy naszą przygodę z tym tornadkiem skończyć, to też tak z 50 grzybków takich sportowych, nie ma co więcej. No jeżeli byśmy mieli też punkty życia runki, to też jest bardzo istotne i bardzo ważne, to też myślę, że o wiele większe procenty by były na tego, na to licho piekielne, no ale że tego nie mamy póki co, no to niestety jest ciężko. No i pancerz, nie? To są takie nasze, bo gemy są w miarę okej, gemy tam w miarę, powiedzmy, mam świeże, więc gemy są w miarę okej, tak jak mówię, no ale te mało tego pancerza i generalnie brak tych runek niestety boli. Nie wiem, kiedy teraz będzie weekend epicki, jak ktoś wie, to może w sumie napisać w komentarzu, bo powiem Wam, że jakoś tego nie śledziłem, no ale kolejny epik dla tego Woja też myślę, że będzie dość ciekawy właśnie, no ale okej, spróbujmy. Jeszcze tak jak mówię, ze 100 grzybków takich sportowych może by się udało, jeżeli tak to super, jeżeli nie to odpuścimy, no i tak jakiś tam progresik dzisiaj został zrobiony, więc jak najbardziej git. Licho piekielne, 355 poziom, prawie 13 w sumie milionów HP, więc sporo. Trochę nam tego golda wpadło, to jeszcze mogę tutaj wrzucić w tą siłę, niech będzie. Zawsze to kilka statystyk do przodu, a może i akurat by się udało. 3 miliony tam były, 7,7, 6,6. No tutaj zdecydowanie robotę muszą zrobić niestety nasze bloki. No i jakieś krytyki, wiadomo, no ale głównie nasze bloki, a to 25% szans, to wcale nie jest takie, no takie proste, żeby to faktycznie dobrze zadziałało. No ale co, teraz właśnie ostatnio robiliście, ktoś tam zrobił shota na streamku, jak obiecałem, że na W60 będzie ten zwiadowca i tak, zwiadowca będzie na W60, dlatego że no nie mam zamiaru jakiegoś paladyna robić czy czegoś innego, jakąś inną klasę postaci i od nowa się z tymi lochami męczyć. Jednak sobie wolę jakąś taką klasę bardziej chillową wziąć, tak jak właśnie zwiadowca, on o wiele mniej tych grzybów potrzebuje do przeklikania lochów, a ewentualnie na jakimś W65 może będzie paladyn. Taki mam plan, więc no już raczej Was tutaj nie oszukam, tak jak ostatnio było z tą ankietą. Bo jednak skończyć dopiero co klikać lochy na wojowniku i zaraz zaczynać na paladynie, gdzie poziom jest no tak naprawdę bardzo, bardzo podobny, jak te lochy tutaj padają, no to mija się z celem. Jednak dobrze będzie tak trochę wychillować na takim zwiadowcy, a później ewentualnie znowu się wziąć za cięższą klasę, jeżeli chodzi o lochy, właśnie za takiego paladyna na przykład. Dobra, mamy, no nie ma jakichś bliskich prób, nie? Póki co chyba 3 miliony to była taka najlepsza próba, chociaż też się tak bardzo nie skupiam, ale coś około tego. No jeżeli nie padnie, to nie padnie, trudno, no mówię, tutaj codziennie jakieś pety łapiemy, codziennie jakiś portal, to tamto, więc mimo wszystko
Bardzo, bardzo dużo rzeczy się dzieje dzień w dzień i te procenty pewnie będą fajnie rosły. Także jak nie dzisiaj, to myślę, że za max kilka dni już to licho piekielne nam tu padnie. No ale mówię, no jeszcze powiedzmy, jeszcze z 20 prób, coś koło tego. To będzie około 100 grzybków, no ale jakichś tu dużych nadziei, szczerze mówiąc, nie mam, powiem wam szczerze, żeby to licho piekielne faktycznie ubić. Chociaż teraz był lag. Zawsze jak jest lag, jak klikniemy enter, to no niestety teraz nie ma czegoś takiego. Na streamkach kto siedzi, ten wie, że tutaj na tym nowym backendzie, jak klikamy tak powoli te lochy, tak enter za enterem, raz za razem, to jak nagle zlaguje, to bardzo duża szansa, że padnie. Ale teraz no tak nie było. Teraz był lag po prostu, bo tak się gierce zachciało, na to wygląda. Dobra, tu mamy 4 miliony, 4,4. 4,5, niestety 3,6. No nie ma żadnej bliskiej próby. Może to i lepiej, bo szczerze mówiąc, jakby jakaś próba nagle była 200 tysięcy albo 300, to bym się jeszcze wkurzył. No ale tu widzimy, że mniej niż 3 miliony niestety nie schodzimy. Dobra, no jeszcze 50 grzybków takich sportowych, powiedzmy, tak jak mówiłem. No i zobaczymy, jak nam to tu z nim wyjdzie. Fajnie, jakby on padł, nie powiem, bo no, sam fakt, że on da naprawdę ze 3 levele, wydaje mi się, to już jest fajny. No ale jeżeli się nie udam, no to trudno. Dobra, jeszcze 18 grzyboli, powiedzmy, żeby do takiej równej liczby sobie dobić i po prostu będziemy kończyć klikanko lochów. O, no i właśnie, to jest to. I była taka próba niestety, 600 tysięcy. To jest, nie wiem, no dosłownie chyba jeden hitek jakiś krytyczny albo no coś takiego i on by padł. No ale no co, kalkulator nie kłamie, jakieś procenty na niego są, ale nie są wystarczająco duże. Dobra, na razie dajemy sobie spokój z tym. Póki co chyba nic tutaj ciekawego nie zdziałamy, więc wygląda to tak, jak wygląda topka przede wszystkim. Jak tutaj topka wygląda, 2 tygodnie serwera będą miały w piątek, dzisiaj mamy wtorek, no więc 1,5 tygodnia można powiedzieć, że minęło póki co. Wygląda to tak, najwyższy level na serwerze to jest 265, jak widzicie, tak więc no tak to po prostu wygląda. 264 od nas gildii, tutaj zwiad jakiś 261, więc też ładnie. Berek 239, tu Zebo ma 237, no ale no tak to po prostu wygląda. Tutaj łowca demonów od nas 247, 245 zabójca. Także no jak widzicie, jednak tymi klasami, chociaż no tutaj paladyni też ładnie cisną, nie ma co mówić. Dobra, jak to wygląda, lecimy niżej, bo szukamy tych wojowników, o których wam opowiadałem. No i właśnie pierwszy wojownik to jest Bolwerk, jak widzicie 223 level, także on musiał, myślę, tych pierwszych dwóch w 13 piętrze pokonać, dlatego też bił taki poziom. No i on właśnie tak nagle wystrzelił już w weekend, nie, na tym weekendzie epickim ładnie mu tutaj to poszło. No on ma też gemy mocniejsze, więc nie ma co się dziwić. Zresztą pancerza ma o wiele więcej, to też, no my mamy 9 tysięcy zaledwie, on ma 13,5, więc to jest zdecydowanie ta przewaga, dlaczego mu tamten padł. No ale okej, tu jest właśnie Bolwer, dalej mamy Harego Grima, który ma 216 level, z wojowników mamy Heisenberga, który ma 213, więc też pocisnął, no i mamy Tepakada, który ma 216, jak widzicie. Tak więc no tutaj jakiś, a to nawet nie 200, to nie, no i my jesteśmy na 218, więc no obecnie top 2 level na serwerze. No tutaj jest ten ziomeczek za Zylum, zdecydowanie nas prześcignął, no ale trudno, to jest kilka leveli w tom czy w tom, tak się zdarza, ludzie są również lepsi, nie ma co. I tak tu nam na początku bardzo dobrze szło, że chyba ponad tydzień byliśmy top 1 wojownikiem na tym serwerze. No i oczywiście to jest początek, nie, więc wiadomo, late game jeszcze też dużo nam pokaże. Dobra, i chyba tyle. Jeżeli chodzi o to, to tyle. Jeżeli chodzi o klaser, to 77 i prawie 0,5%. Mam już wszystkie itemki zwykłe znalezione. Dużo też epików po tym weekendzie epickim nam powpadało. Też tutaj codziennie tą listę sobie roluję i atakuję, jeżeli kogoś dam radę, bo wiadomo, tam jakiś berserków 250 to nie pobije niestety. No ale klaserek na bieżąco uzupełniam. Jeżeli chodzi o osiągnięcia, to wczoraj nam wpadł obieży świat, jeżeli się nie mylę, to na streamku nawet, jak robiliśmy awkę. Długo mi to zajęło, szczerze, z tym obieży światem, bo jednak no długo, po prostu długo, nie ma co tu się rozwodzić. Zazwyczaj nam wpadał w pierwsze dni, a teraz nam wpadł dopiero po prawie 1,5 tygodnia serwera.
Już tutaj głos tracę. No i co? Tu już mieliśmy zrobione, ten naturysta to już widzieliście. To mamy również, to również, solidność, wielki darczyńca. Tu chyba nic wam, elita, no to widzieliście. Tu chyba te osiągnięcia widzieliście, ale po prostu przelecę, żeby na pewno było. Wyprawa do strefy mroku nam wpadła, alter ego to co mówiłem, wypas pupili to już dawno. Dobra, i tutaj chyba już nic, nowe koło, drugi ekran, dzień X, święty graal. O, piąteczka nam chyba wpadła również wczoraj albo przedwczoraj, już nie pamiętam. 5 identycznych ikonów hazardzisty w końcu nam wpadło. No i mamy stokrotne dzięki i plan 1000 punktów, czyli to, ale to też nam w sumie dawno wpadło. Dobra, to nieważne. No to tylko tyle. I okej, lecimy teraz z tymi lochami. Po pierwsze, jak widzicie, 30 kwietnia, czyli to był właśnie chyba ten piątek, jak się nie mylę, Robert Popijawa. Jeszcze wtedy wieczorem mi wyleciał klucz, pamiętam, i po prostu tego Roberta Popijawę, czyli pierwszego w Westerosie, udało nam się bez problemów pokonać. To był 200 level, on nam padł chyba za jednego grzyba, a potem ten kolejny nam padł dosłownie za kilka grzybów i dzięki temu wbiliśmy chyba, nie wiem, jaki 203 level albo coś takiego, szczerze mówiąc już za bardzo nie pamiętam. No ale w każdym razie no ten Esteros tych pierwszych dwóch, czy to w strefie mroku, czy w strefie światła, to jest zawsze dość łatwy exp. No nie chciałem czekać z tym na odcinek, no bo wiadomo, chcę tutaj jednak na jak najwyższym poziomie codziennie tą mawkę robić. Więc dobra, tak wyglądała nasza walka z Robertem Popijawą na 200 poziomie. Także a jeszcze tutaj, no walki wojowników nie są zbyt ciekawe. No i tu nam właśnie wypadła ta klata, którą chyba wymieniliśmy dopiero dzisiaj na odcinku. Lecimy dalej, mamy Mańkuta Lannistera. Również wojownik, tu jak widzicie 201 level, więc w sumie tamten nam nie dał jakoś dużo, chyba nam dał jeden level i prawie dwa levele, o może w ten sposób, i chyba jak tego pokonamy, to będziemy mieć jakoś 203, coś takiego, więc no tak czy siak sporo tego expa mimo wszystko wypadło. Teraz tam mamy maga trzeciego w tym Esterosie, więc to niestety nie jest jakiś... no nie jest zbyt prosty przeciwnik, nie? Zresztą nie mamy na niego póki co żadnych szans, także nie ma totalnie co sobie zawracać nim głowy. No i tak jak mówię, z tym było troszkę ciężej, ale też dosłownie kilka grzybów i udało nam się go pokonać. Tu jeszcze jakiś bloczek, jak widzimy. Tutaj mamy znowu kryt i znowu kryt. No i tu jakiś pasek, no ale na wszystkie staty. I okej, dalej mamy portal do piekieł. Również, aha, to nie mogło być wtedy. To było następnego dnia rano chyba, czyli to było w sobotę rano bodajże. Dalej mamy garba tego zombiego, czyli... A, tu jest bestia, czyli coś się chyba zbugowało. Nieważne. W każdym razie, jak sami widzicie, tak jak mówiłem, 203 level. No i właśnie 30 kwietnia dobiliśmy sobie pierwszy portal. 30 kwietnia też później udało nam się tego wodza Minecraft zrobić, który, jak widzicie, dał nam bodajże 207 level. Jak się nie mylę, może nie będziemy całej tej walki oglądać, bo to jest wojna woja, to będzie długo, no ale jak widzicie, ledwo 143 miliony expa. 1 maja, czyli to już 30 kwietnia się skończyło na tym, 1 maja udało nam się tego koguta pokonać i od razu go złapać, bo to był poniedziałek, jak dobrze pamiętam, na 25 czompie. Takie statystyki, jak widzicie, stwierdziłem, że też wam to zapiszę, bo to jest przejście dość proste i nawet gracze free to play takie robią. Potem ten kogut, jak go będziemy mieli na setce, to bardzo łatwo pokonuje, czy to pirodliszkę, jeżeli będzie event, czy to, no pirodliszki może nie tak łatwo, troszkę będzie trzeba poklikać, ale smokiego bardzo łatwo, więc no wiecie, nie będę już powtarzał tego błędu tam z S40, żeby znowu tego smokiego klikać, bo no nie ma sensu. No i tu jeszcze był ten event pupili, więc jak najbardziej git, udało nam się właśnie w taki sposób pokonać. Potem 1 maja na streamku udało nam się Adwokata Diabła pokonać, mieliśmy 208 level, takie statystyki jak widzicie, więc no z nim również poszło łatwo, tak jak mówiłem, na niego mieliśmy około chyba 1,70% albo coś takiego, no i troszkę jednak grzybów musieliśmy na niego wydać, jakieś zwykłe rękawiczki, no i potem Belzebo 0,50-0,60, dosłownie 3 grzybki, również wojownik, no to był nasz pech, że ostatni w tym piekle to byli wojownicy ostatnich trzech, no i niestety troszkę się z nim musieliśmy namęczyć, no ale również tu nam wypadł ten szal, który dzisiaj sobie założyliśmy, jak widzicie bardzo blisko, no ale udało się tego Belzebosa pokonać. No i dalej mamy wczoraj zjawa, zadania, jak widzicie ostatni kawałek lustra.
to, co wam mówiłem, udało nam się tą zjawę, w sensie no, to była po prostu misja, więc udało nam się po prostu to lustro znaleźć, ostatni kawałek, i od wczoraj już je mamy. No i wczoraj również nam padł drugi portal, garbaty zombie, klikamy sobie pomiń. No i jak widzicie, dzisiaj niestety znowu nam zostało 6% i jutro go pewnie sobie doklikamy, no ale tak to na tym wojowniku jest. No i chyba tyle, tak to wygląda gildyjka, jeszcze was może ciekawić, w tym momencie tak, 140% mamy, więc portal ten, także tu na szybko. No i co, pupilki ranking, o Boże, jak ja spadłem, ja rano byłem 30, tam chyba 3 dokładnie, a teraz jestem 150, masakra. No ale trudno, tutaj no dużo osób te pupile w miarę dobrze rozwija, nie, zauważyłem, tu już mają po 32. Ale no mówię, rano byłem po walkach 33, dzisiaj chyba zrobiłem 4-1, coś takiego. No ale spadłem bardzo, podziemia też za bardzo nieistotne teraz, gildia tak samo, bo wszystkie dobre robią wyprawy. No i tyle, nie? Nie ma już co przedłużać, bardzo długi odcinek wyszedł. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, zapraszam na streamka dzisiaj o godzinie 18, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawiajcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie. No i tak jak mówię, kciuk w górę, sub z dzwonem, piszcie komentarze i oczywiście dziękuję wam pięknie za uwagę. Trzymajcie się i cześć!